Cześć! W tym wideo porównamy iPhone'a 13 Pro Max z iPhone'em 14 Pro Max. Porównywałam, testowałam te dwa telefony dosłownie obok siebie, filmowałam, robiłam zdjęcia i dzisiaj pokażę Ci materiały z tych dwóch telefonów, żebyś Ty sam mógł zdecydować, czy jest warty ten upgrade, ta zmiana na wyższy model w tym roku. Jedziemy już teraz. No dobra, zacznijmy od wyglądu. Tak na pierwszy rzut oka, jak zmienisz 13 Pro Max albo nawet 13 Pro na 14 Pro, 14 Pro Max, to nikt nie zauważy różnicy, chyba że będziesz mieć nowy, ten purpurowy kolor. Jednak one wyglądają tak identycznie, tak podobnie, że nikt nie zauważy różnicy, że masz nowy telefon. Z punktu widzenia zewnętrznego wyglądu to nic. Jedyne co, w 14 Pro Max obiektywy wystają minimalnie troszkę bardziej. No i jak masz telefon ze Stanów Zjednoczonych, to nie ma wejścia na karty SIM tutaj. Mamy teraz eSIM w Stanach, więc rozmiarowo to samo, jasność ekranu bardzo podobnie, zaraz do tego wejdziemy, co się tak naprawdę różni w tej jasności ekranu, ale wygląd zewnętrzny tak samo, minimalne złote, akurat w złotych jest minimalne inne kolory, no i mamy troszeczkę inne kolory, ale tak z punktu widzenia zewnętrznego, jak chcesz ocenić, no to nie ma tak naprawdę dużych zmian. No dobrze, to co się w takim razie zmieniło w takich zmian tutaj najważniejszych? Zacznijmy od tego. Pierwsze co, to Apple mówi, że procesor A16, teraz Bionic A, nie mamy już A15. Tylko tak jak przyjrzymy się na papierze, to one tak naprawdę dużo się nie różnią od siebie. No i też jak się zastanowimy, czemu Apple nie zrobił porównania tak naprawdę procesora A16 do A15, tylko zrobił do troszkę starszego A13 i porównał tutaj, jak one działają ze sobą, że to nie było nawet warte marketingu, żeby porównać te dwa procesory ze sobą, A16 i A13, to powinna się pewnie zapalić jeszcze jakaś lampka. Punkt drugi, no to mamy, jak jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, kupujemy telefon w Stanach, was to nie dochodzi do Was w Europie, całe szczęście, to nie mamy wejścia na kartę SIM. W 13 jeszcze mieliśmy wejście na kartę SIM. Tutaj nie mamy wejścia, jest tylko eSIM. Czy to jest plus, czy minus, to zostawiam już to do Twojej decyzji. Można tutaj dyskutować, czy to dobrze, czy nie. Bez wątpienia Apple, jak rezygnuje teraz z tej karty SIM w środku, no to ma więcej miejsca, może na większą baterię, co też nie wykorzystał tak do końca, więc pewnie wykorzysta następnym razem, ale mamy dla plus jest na pewno dla Apple, że ma więcej miejsca w środku, tylko tak naprawdę jaki jest plus dla nas z tego, że nie mamy wejścia na kartę SIM. Ok, dodatkowo mamy super fajne funkcje bezpieczeństwa, teraz zarówno jak i w zegarkach, jak i w telefonie. Jak będziemy mieli wypadek, no to jest tutaj bezpośrednie połączenie ze służbami, przynajmniej w Stanach to już działa. Do Europy pewnie też dojdzie niedługo. No i też te satelitarne łączność jest pewnie coś przyjemnego, coś dobrego. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli tego testować. Na pewno super funkcja i pewnie uratuje niejedno życie, jednak wątpię, czy ktoś będzie sobie chciał kupować nowy telefon tylko ze względu na tą funkcję. Dodatkowa rzecz, to mamy tą pływającą wyspę, co wzbudziło też troszkę kontrowersji pod względem nazwy, ale też funkcjonalności. Nie jest to oczywiście nic nowego, czy jest to fajne, tak, jest fajne, użytkowe, Apple zrobił to też troszeczkę inaczej. Są tam jakieś funkcje, fajnie się używa, fajnie się pokazuje, jakiś i zegarek, i muzyka jest przyjemne w użytkowaniu i też ja akurat często używam screenshoty albo właśnie nagrywanie, to szybciej można włączyć, wyłączyć, jak się nagrywa coś na ekranie, to jest fajne i przyjemne. Czy warte, żeby upgrade'ować swój telefon 13 Pro na 14 Pro albo z 13 Pro Max na 14 Pro Max? Wątpię. Kolejna rzecz, jasność ekranu. Ta jasność ekranu bardzo się przydaje, nie ukrywam. Ja akurat osobiście bardzo często używam telefonu komórkowego jako ekranu do aparatu fotograficznego albo steruję, jak robię zdjęcie, na przykład jak robię sobie selfiaki, to bardzo to fajnie jest widać i też w pełnym słońcu, tak jak jesteśmy na Florydzie, to super, bardzo się przydaje ten jaśniejszy obiektyw. Tylko tu jest mały szkopunkt, co też nie było zostało tak dopowiedziane, a wychodzi dopiero w głębszych testach. Tak naprawdę jasność tych obydwu telefonów jest taka sama, dopiero ta szczytowa jasność się różni. iPhone 14 Pro Max ma zdecydowanie większą, jednak uwaga, ta szczytowa
jasność ekranu jest przez około 5 minut, potem telefon się dość mocno nagrzewa i ona też spada i spada nawet poniżej standardowej jasności, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że tą dużą, dużą jasność ekranu, jak będziesz robić jakieś filmy, zdjęcia albo używać cały czas, bo chcesz grać godzinę czy dwie w pełnym słońcu i widzieć dobrze, no to pewnie ci się to nie sprawdzi, albo jedziesz sobie na rowerze i chcesz mieć najjaśniejszą jasność ekranu, to pewnie ci się to nie sprawdzi, ponieważ za jakiś czas ta jasność naprawdę spada, ponieważ bardzo nagrzewa się telefon. Kolejną rzecz, jaką mamy, no to jest zawsze na wyświetlaczu i tutaj na początku też troszkę było mi to takie troszkę mylące. Myślałam, że mój telefon cały czas jest włączony. Niektórym wiem, że to przeszkadza, niektórzy to lubią, osobiście lubię, jak sobie leży telefon, tylko zerknę i widzę, która na przykład jest godzina, albo mam aktualizację pogody, czy właśnie jak wybieram się na zdjęcia księżyca, czy zachodu słońca, czy wschodu słońca i mam aktualizację pogody, więc to też super. Niektórym to przeszkadza i sobie wyłączają, więc można to włączyć i wyłączyć, na pewno czerpie to dodatkowo baterię. Nie za dużo, ale jednak mimo wszystko troszkę ci zabiera baterii, więc to na pewno warto wziąć pod uwagę. Jeśli włączysz sobie tą funkcję zawsze na wyświetlaczu, to trzeba wziąć pod uwagę, że troszkę bateria ci spadnie i ona średnio zje ci tak około 4% baterii, jak będziesz mieć włączoną tą funkcję zawsze na wyświetlaczu. Więc jak widzisz, do tej pory nic tak naprawdę nie ma takiego ogromnego, godnego tutaj aktualizacji, zmiany telefonu, przejścia na iPhone'a 14 Pro lub iPhone'a 14 Pro Max, jeśli masz 13. Teraz zajmiemy się innymi funkcjami, innymi zmianami, może troszkę mocniejszymi. Zastanowimy się, czy naprawdę są na tyle mocne, żeby zmienić, przejść z 13 na 14. Te zmiany oczywiście zaszły w aparacie wideo i w fotografii i omówimy je właśnie teraz. Okej, teraz w nowym telefonie, iPhone 14 Pro Max, mamy 48 megapikseli. W porównaniu do 13 Pro Max mieliśmy 12 megapikseli. I teraz, czym to tak się naprawdę różni i jaką to ma teraz tutaj wpływ na użytkowania dla użytkownika, przeciętnego użytkownika? Czy zauważymy różnicę w zdjęciach? Pierwsze co, spójrzmy na te zdjęcia. Tak naprawdę, jak spojrzysz na te zdjęcia, to tak naprawdę nie widać ogromnej różnicy, nie widać dużej różnicy. Jak będziemy chcieli potem tylko to troszkę przyzumować, zrobić jakiegoś kropa, wyciąć, zrobić większy wycinek, to pewnie zauważymy większą ostrość i więcej szczegółów na zdjęciu wykonanym z 48 megapikseli, to na pewno tak. Więc jeśli potem chcesz obrabiać te zdjęcia, wyciągać różne tony, zmieniać kolory i zrobić sobie jakiegoś kropa, to pewnie się to przyda. Jednak tak naprawdę na co dzień polecałabym ci zostać przy tym 12 megapikseli. Spokojnie to wystarczy, jeśli robisz zdjęcia na media społecznościowe, puszczasz mailem, puszczasz gdzieś po prostu do znajomych telefonem, zostają zdjęcia na telefonie, nie chcesz ich drukować, czy robisz z nich jakichś dużych plakatów, to spokojnie te 12 megapikseli świat i ludzie wystarczy. I też pamiętamy, żeby wykorzystać to 48 megapikseli, trzeba włączyć tą funkcję w telefonie w ustawieniach, trzeba być na plikach RAW i korzystać z tego głównego obiektywu, tylko wtedy tak naprawdę korzystamy z 48 megapikseli. A teraz co to znaczy w użytkowaniu tak naprawdę? Czy mamy 4 razy więcej informacji, 4 razy więcej detali? Nie, broń Boże, nie. To co zrobił Apple, to po prostu z jednego dużego piksela zrobił 4 piksele, czyli one są teraz mniejsze te piksele, dlatego mamy ich więcej. To samo, sam zabieg robią inne firmy, co ścigają się w ilości megapikseli w telefonach, więc to są mniej więcej tego typu zabiegi, a wielkość piksela też ma ogromny wpływ, ponieważ tak jak wielkość matrycy ma wpływ, w zależności od tego, jak duża jest matryca, tyle wpadnie światła na nią i tyle matryca zatrzyma światła. Więc taka matryca na przykład w profesjonalnym aparacie, pełna klatka, jest zupełnie inna niż matryca w takim telefonie komórkowym. I nawet jak on by miał wiele więcej pikseli, to te piksele będą po prostu mniejsze, a wielkość pikseli ma ogromny też wpływ na zdjęcia, na jakość zdjęcia, na ostrość zdjęcia, na zaszumienie zdjęcia i na różne inne rzeczy. Nie będę teraz w to wchodzić w szczegóły, bo tutaj to wideo mogło być trwać długo i długo, więc zdecydowanie wielkość pikseli ma tutaj wpływ, więc nie ma 4 razy lepszej jakości tych zdjęć, ale co zdecydowanie się zmienia, to wielkość, ciężar Twoich zdjęć, więc jak będziesz robić zdjęcia 48 megapikseli, to Twoje zdjęcia będą mniej więcej 3 razy większe. W związku z tym szybko zapcha Ci się pamięć, więc jak masz mało pamięci na telefonie, no to warto o tym pomyśleć i wziąć to pod uwagę, jak zdjąć te zdjęcia, zabrać te zdjęcia dość szybko ze swojego telefonu, żeby nie zapchać sobie telefonu i jakiś system musisz fajnie sobie na to wymyśleć. Więc
to na pewno ważne. W użytkowaniu, codziennym użytkowaniu dla Ciebie, dla przeciętnego użytkownika, co robi zdjęcia na co dzień, nie mówię o fotografach czy filmowcach, to będzie miało to też ogromne znaczenie. Wielkość, jeszcze raz wielkość, żeby zwrócić na to uwagę. Zdjęcie nie jest 4 razy lepsze, nie ma 4 razy więcej informacji, ale jest na pewno cięższe. No dobrze, jeśli chodzi o matrycę, to Apple mówi, że jest matryca w iPhone'ie teraz 14 Pro Max i 14 Pro 60% większa, no i będą o wiele lepsze zdjęcia i w nocy, i w trudnych warunkach oświetleniowych i wideo, więc tak naprawdę jak porównam te dwa zdjęcia i filmy, to nie widzę tak dużej różnicy. Troszkę w przestrzeni, troszkę w głębi ostrości z tyłu i troszkę lepiej faktycznie w trudnych warunkach oświetleniowych. Jednak czy jest to aż tak duża różnica? Czy bym powiedziała, że jest to widoczne, że jest 60% lepsza matryca i o tyle lepsze są też moje zdjęcia i moje filmy? Nie, zdecydowanie nie. Nie widzę aż takiej dużej różnicy, żeby powiedzieć wow, to jest naprawdę przepaść i o wiele, wiele lepsze. Z tego powodu na przykład warto kupić sobie iPhone'a 14 Pro Max czy iPhone'a 14 Pro. Raczej nie. No dobrze, przejdźmy teraz do obiektywów. Co się zmieniło z tymi obiektywami? Przejdźmy najpierw do obiektywu głównego. I teraz jak robimy zdjęcia i porównujemy bardzo blisko te dwa siebie, to też jest zauważalne, że iPhone 14 Pro Max ma teraz inny zakres zoomu. iPhone 14 Pro Max ma teraz odpowiednik 24 mm, natomiast iPhone 13 Pro Max miał 26 mm. Jeśli o mnie chodzi, ja tutaj jak fotografuję obydwoma telefonami, no to jest to zauważalna różnica. Pewnie normalnie na co dzień nie zobaczysz tej tak dużej różnicy, jak będziesz fotografować, będziesz miał tylko jeden telefon iPhone'a 14 Pro czy tam 14 Pro Max, nie będzie porównywania, to nie będzie takiej dużej różnicy. Jednak jak ja robiłam zdjęcia i filmy i porównywałam, to trzeba było tutaj zmienić, żeby uzyskać ten sam kadr, musiałam troszkę zbliżyć się, odladzić i troszkę zmienić kadr, więc jest to różnica. Jeśli chodzi o zdjęcia na co dzień czy filmy, jak chcesz robić na przykład portret ludziom, to ja zdecydowanie wolę ten 26 mm, ponieważ odpowiednik tego dłuższego obiektywu 50 mm, 70 mm, 80 mm, nawet 100 mm jest zdecydowanie lepszy do portretów. Mi przynajmniej bardziej leży, bardziej się podoba, nie ma takiego dużego zniekształcenia twarzy, buzi i portret zdecydowanie łatwiej wygląda, lepiej się maluje przy dłuższych ogniskowych, więc dla mnie zmiana ogniskowej w iPhone 14 Pro Max 14 Pro na odpowiednich 24 mm z 26 nie jest akurat najlepsza. Jak mówię, normalnie prawdopodobnie tego nie zauważysz, ale jakbym chciała, jakbym mogła, to bym została przy tym jednak dłuższej ogniskowej, bo tego obiektywu używam bardzo często do robienia portretów. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jak robimy też z bliska, to jak robimy iPhone'em 14 Pro Max, to nie będziemy mogli podejść tak blisko. Odległość minimalna teraz, jak możemy zrobić zdjęcie z użyciem tego podstawowego obiektywu, oddaliła się, zwiększyła się troszkę, więc będziemy musieli oddalić troszkę teraz aparat, telefon komórkowy od fotografowanego obiektu, żeby zrobić coś, na przykład jakieś takie przybliżenie, może nie makro, ale przybliżenie do makro. Jeśli będziesz chciał teraz zrobić jeszcze bliżej, to trzeba się przesiąść na ten obiektyw ultraszerokokątny, tylko ten problem polega na tym, że obiektyw ultraszerokokątny nie jest już taki dobry, jak ten obiektyw podstawowy, więc tutaj pewien kompromis trzeba zawrzeć, trzeba o tym też na pewno pamiętać, więc zmieniła się ogniskowa, czy na dobre, czy na źle, na złe. Niektórzy tutaj nie zauważą zupełnie różnicy, ale na pewno jest to zauważalne, jak testujemy obydwa telefony koło siebie i robimy też dużo portretów, to też będziemy mieli inny rys. No dobrze, i przejdźmy teraz do obiektywów ultraszerokokątnych i porównamy te. Tutaj nie ma dużo zmian, aczkolwiek Apple twierdzi, że mamy mieć o wiele lepsze zdjęcia i filmy w trudnych warunkach oświetleniowych. I tutaj masz porównanie i zdjęć, i filmów z iPhone'a 14 Pro Max i iPhone'a 13 Pro Max. I teraz, czy różnica jest naprawdę tak duża, dwa razy większa, tak jak miała być? Nie wiem, nie powiedziałabym, że jest aż tak duża. Jest może troszkę lepsza i mamy więcej szczegółów w ciemnych partiach z iPhone'a 14 Pro Max. Jest więcej szczegółów i jest większa ostrość, to tak. Ale jeszcze raz, czy jest to coś takiego, taka funkcja, że jest naprawdę wow i jest warta zmiany i upgrade, przejścia na wyższy model? Nie, raczej nie. I nawet bym dyskutowała, czy to naprawdę jest aż tak super widoczne i super lepsze w iPhone 14 Pro Max czy iPhone 14 Pro. No dobrze, teraz przejdźmy do naszych teleobiektywów. Trzeba zauważyć, że są to najsłabsze obiektywy w tych iPhone'ach, zarówno iPhone 14 Pro Max, jak i iPhone 13.
13 Pro Max. Tutaj nie ma żadnych zmian w obiektywach, w budowie, jednak mamy troszkę zmian, mamy nowy oczywiście software, nowe oprogramowanie, jednak jak masz iPhone'a 13 Pro Max, no to możesz też mieć nowe oprogramowanie i tutaj też możesz zauważyć te różnice. Jak sobie porównamy te dwa zdjęcia zrobione z iPhone'a 13 Pro Max i iPhone'a 14 Pro Max, w słabszych warunkach oświetleniowych to widać minimalne różnice. Tak samo jest z filmem, to ten film jest z iPhone'a 13 Pro Max, a ten film jest z iPhone'a 14 Pro Max. Zobacz, czy widzisz różnicę i czy te różnice naprawdę są takie wow. Obydwa zdjęcia i obydwa filmy zostały wykonane z obiektywem, teleobiektywem. Mamy dodatkowo funkcję teraz w iPhone'ie 14 Pro Max, tego dwukrotny zoom, czyli jest to, tylko pamiętamy, że jest to crop z naszego podstawowego zdjęcia. Po prostu oprogramowanie robi nam kropa, kadra, kadr i mamy mniejsze zdjęcie, większe przybliżenie dzięki temu. Mimo, że jest to crop, to jest tutaj jakość całkiem przyzwoita, ponieważ mamy tą dużą matrycę, więc całkiem wygląda to ok, jest akceptowalne, więc myślę, że jest to może też fajne i dobre wyjście, jednak pamiętaj, że to jest zawsze crop, a tego cropa też możesz sobie zrobić spokojnie w postprodukcji i jak robisz tutaj zdjęcie, na przykład tutaj zachodzi słońce i mamy takie jeziorko, to jak używasz sobie zoomu dwukrotnego, to jesteś ograniczony na dwukrotny tu, a jak będziesz sobie robił już w postprodukcji tego cropa, to możesz zrobić zoom i 1, 2,8, 1,8 i zrobić cropa jakiego tam chcesz i kwadrat i prostokąt jak tam chcesz, więc to na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj wtedy telefon nie wykorzystuje dodatkowego obiektywu, tylko jest to po prostu kadr już z istniejącego zdjęcia. No dobrze, teraz jak się przyjrzymy tym obiektywom do selfiaków, te z przodu, pamiętamy, że to są najsłabsze obiektywy, jakie używamy, jakie są w naszych telefonach, wszystko jedno, czy masz iPhone'a 14 Pro, iPhone'a 14 Pro Max, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro Max, 12 czy niżej, te z przodu obiektywy do selfie są najgorszymi obiektywami w Twoim telefonie, więc jeśli chcesz robić fajne selfiaki z użyciem tych obiektywów, chcesz dowiedzieć się, jaki ja trik stosuję, to zapraszam Cię do linku poniżej, tam przedstawię Ci, pokażę Ci, zdradzę Ci mój trik, jak ja używam tych obiektywów do robienia selfiaków właśnie sobie, żeby wykorzystać najwięcej maksa, wyciągnąć wszystko, co mogę z tego telefonu i z obiektywów. Tego obiektywu bardzo rzadko używam, praktycznie naprawdę z 10% może używam ten obiektyw. Ale wracamy teraz. W iPhone'ie 14 Pro Max mamy troszkę jaśniejszy ten obiektyw, co jest fajne, niż w iPhone'ie 13 Pro Max i też jak robimy sobie selfie albo coś z bliska, to możemy bardziej się przybliżyć. Ten punkt przybliżenia jest bliższy niż był w iPhone'ie 13 Pro Max, też może być. Pamiętamy oczywiście, nie będziemy na pewno sobie robić tutaj żadnych makro tym obiektywem, ale może to się przydać, jak będziemy chcieli sobie zrobić coś bliżej, albo dla nas kobietek, jak chcemy sobie zrobić make-up, umalować się, to może będzie też wygodniej i łatwiej i podejść jeszcze bliżej i zrobić sobie jeszcze dogodniejszy make-up, to na pewno może się przydać. No dobrze, jeśli chodzi teraz o wideo, to jest to chyba największy upgrade, najlepsze, największe udoskonalenie, jeśli chodzi o iPhone'a 14 Pro Max i iPhone'a 14 Pro, to wideo teraz możemy robić w 4K 24 klatki na sekundę, gdzie w iPhone'ie 13 Pro Max mieliśmy 1080 i były to 30 klatek na sekundę, więc tutaj na pewno w tym Cinematic Mode, trybie filmowym, to się chyba po polsku nazywa, możemy sobie robić już teraz w 4K 24 na sekundę, co jest super, bardzo fajne i przydatne i na pewno to ta zmiana przyda się dla wszystkich z Was, którzy robią content, kręcą sobie wideo na media społecznościowe czy na YouTube'a, czy potrzebują właśnie chociażby telefonu komórkowego właśnie do zrobienia jakichś fajnych funkcji i tego trybu cinematic. Więc to zdecydowanie jest największe udoskonalenie chyba w tym roku, jeśli chodzi właśnie o ten Cinematic Mode i zwiększenie właśnie jeszcze możliwości, że możemy robić teraz film Cinematic Mode w 4K 24 klatki na sekundę. Super. Jeśli chodzi o film, jak i zdjęcia i moje testy, bardzo mocno testowałem ten telefon w wodzie i w sporcie i jak robiłam na przykład dużo filmów i zdjęć pod wodą, to iPhone 14 Pro Max miał problem ze złapaniem szybko ostrości. Czasami wychodzi to fajnie i ten pierwszy plan jest ostry, a ja byłam rozmazana, może tak, ale jakbym chciała, żebym ja była ostra, a woda z tyłu rozmazana, te bąbelki powietrza rozmazane, a żebym ja była ostra, to musiałam zrobić naprawdę sporo
podejść i to zarówno tyczy się zdjęć, jak i filmów właśnie w trybie cinematic. Należy tylko pamiętać, że jak przechodzimy tutaj w iPhone 14 Pro Max na tryb cinematic i chcemy robić w ProRes, to nie możemy robić 4K, nie jest to dostępne, automatycznie przechodzimy na 2,8K albo możemy robić w HD, więc ProRes zdecydowanie nie ma funkcji 4K. Teraz jeśli chodzi o funkcję, dodatkową funkcję, jaką mamy funkcję właśnie tą sport, akcji, to też jest bardzo fajna, jest udoskonalona, ale w 13 Pro Max naprawdę już była całkiem dobra i tutaj jest porównanie i w aparacie, w telefonie komórkowym 13 Pro Max ta stabilizacja już była całkiem ok, w 14 Pro Max jest jeszcze dodatkowa ta funkcja, co jeszcze bardziej stabilizuje, ale moim zdaniem ta stabilizacja i tak już była bardzo dobra, więc fajnie, że jest. Czy Wam się jeszcze przyda? Jestem ciekawa, daj znać w komentarzu, czy ta nowa funkcja to jest coś, co właśnie by Ciebie zainteresowało, funkcję akcji, jak często biegamy z telefonem i coś filmujemy, może na nartach, może na rowerze, tak, ale czy na przykład robimy bloga i chodzimy, czy ta funkcja stabilizacji się przyda? Jest lepsza, była bardzo dobra, jest nadal bardzo dobra, jest jeszcze lepsza, więc super. Jeśli chodzi o moje przemyślenia, moje wrażenie i moje testy i wyniki tych testów, to mamy delikatne zmiany w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Niezauważalne może delikatne dla użytkownika, jednak dla mnie one są tak małe i tak znikome i chyba najmniejsze udoskonalenia, jakie były do tej pory w iPhone'ach, jak mieliśmy, przechodziliśmy każdego roku, można było naprawdę kupić nowy telefon i widzieć znaczącą różnicę. W tym roku mamy bardzo dużą różnicę na pewno, jak sobie zaktualizujemy oprogramowanie, przejdziemy na nowy system w Twoim iPhone'ie. To już zobaczysz różnicę fajną, już można chociażby te nowe tapety, nowy tutaj zegareczek zrobić i nowe te funkcje wprowadzić, nowe triki. Więc to na pewno bardzo warto, ale czy iPhone'a 14 Pro Max teraz warto kupować, albo iPhone'a 14, jak masz iPhone'a 13 Pro Max albo iPhone'a 13 Pro? Moim zdaniem nie. Zmiany są naprawdę minimalne. Fajnie jest ten cinematic, fajny jest 4K, fajne są niektóre możliwości, lepsze może troszkę zdjęcia w tych trudnych warunkach oświetleniowych, ale te zmiany są naprawdę tak minimalne i znikome, że nie jest to moim zdaniem teraz warte kupowania nowego telefonu iPhone'a 14 Pro Max lub iPhone'a 14 Pro, jak masz 13. Nawet jeśli masz 12, to myślę, że nie, ale o tym opowiadam w oddzielnym filmie i znajdziesz ten film na moim kanale. No dobrze, to tyle, to moje przemyślenia. Daj mi znać w komentarzu poniżej, czy Ty się wahasz, czy chcesz przejść na iPhone'a 14 Pro Max, tak czy nie, i nie zrozum mnie źle po tej recenzji. Ten iPhone 14 Pro Max, jak i 14 Pro, jak i wszystkie 14 są naprawdę super telefonami, są szybkie, niesamowite, bardzo dobre, jednak rozważaliśmy tutaj upgrade z 13 na 14. Jak się zastanawiasz, czy kupić 14, będzie to na pewno super mocny telefon. Bardzo drogi, ale też i dobry. Więc tutaj zostawiam tę decyzję Tobie. Przejrzyj sobie te materiały jeszcze raz. Zostawię Ci też linka do ściągnięcia. Możesz sobie wejść na ten link i ściągnąć, porównać, zobaczyć te zdjęcia, jak one właśnie wyglądają. Przykładowe zdjęcia z iPhone'a 14 Pro Max znajdziesz w linku poniżej. No dobrze, to tyle. Jeśli ten film miał dla Ciebie jakąkolwiek wartość, to daj mi proszę fajnego lajka. Zasubskrybuj, bo już niedługo dowiesz się jeszcze więcej o iPhone'ie 14 Pro Max, innych porównaniach, przykładach, fajnych trikach, technikach fotografii. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Cię z ciepłej Florydy. Hej, hej, pa, pa.